Uczestniczka rolnika wielce obrażona. Marcin zrobił coś, co wywołało szok. W najnowszym odcinku rolnika widzowie byli świadkami przełomowych momentów, gdy rywalizacja między kandydatkami stała się bardzo widoczna. Czy decyzja rolnika złamała jedno z serc? Rolnik szuka żony, kolejne szokujące wydarzenia. Jedenasta edycja Rolnik szuka żony dostarcza widzom wielu emocji, od wzruszeń po zaskakujące zwroty akcji. Program pozwala obserwować, jak rozwijają się uczucia między uczestnikami, a sympatie i antypatie nierzadko prowadzą do napiętych sytuacji. Program, który regularnie budzi emocje i przyciąga uwagę szerokiej widowni. Widzowie angażują się zarówno w losy uczestników, jak i w dyskusje na temat ich relacji, charakterów i wyborów. W najnowszym odcinku po raz kolejny zostaliśmy świadkami chwytającego za serce wydarzenia, gdy jeden z rolników podjął trudną decyzję. W poprzednim odcinku emocje sięgnęły zenitu, gdy Adam bez skrępowania wyraził swoje uczucia do Wiktorii. Jego szczerość i wyznanie przyciągnęły uwagę fanów programu, którzy poczuli, że rodzi się między nimi prawdziwa więź. Zdecydowane uczucia Adama wywołały wielkie emocje, a wątek jego relacji z Wiktorią spotkał się z dużym zainteresowaniem. Widzowie zastanawiają się, jak wpłynie to na dalsze losy bohaterów tej edycji. No naprawdę, chyba to jest taka pierwsza osoba, z którą tak mogę poważnie wiązać swoje plany życiowe i z którą tak wiele mnie łączy. Jak sobie wyobrażam, że na przykład teraz by zniknęła nagle z mojego życia, to brakowałoby mi teraz Wiktorii. Sytuacja jest dość klarowna i czysta. Myślę, że aktualnie znajdujemy się pomiędzy sympatią a miłością. Taki wyższy stopień wiadomo zauroczenia i takiego poznawania siebie. Jak się okazało, kamera uchwyciła także pierwsze czułości pary, a cała sytuacja wzbudziła ogromne poruszenie wśród fanów programu. Zazdrość i fochy w Rolnik szuka żony. W najnowszym odcinku Rolnik szuka żony na widzów czekały kolejne emocjonujące wątki. Marcin stanął przed trudnym wyborem między dwiema sympatycznymi kandydatkami, Anią i Magdą. Podczas wspólnej kolacji, na którą Marcin zaprosił także rodzinę, atmosfera zrobiła się napięta. Magda poczuła, że rolnik faworyzuje Anię, co wywołało jej wyraźną frustrację. Była zszokowana jego zachowaniem. Ja wczoraj miałam dość. Już mi przeszło przez myśl, żeby jechać do domu, powiedziała szczerze Magda. Sytuacja zrobiła się nieprzyjemna, co skomentował Marcin. Podczas grilla wszyscy się bawili, były tańce, ale potem między dziewczynami zrobiła się gęsta atmosfera. Magda się obraziła, że zbyt wiele czasu poświęcałem Ani. Być może ona to źle odebrała, bo jest zazdrosna o Anię. Może jest jakaś rywalizacja między nimi. Zaskoczony byłem, myślałem, że o co innego poszło. A tutaj tak Magda powiedziała. Jeśli tak czuła, to dobrze, że mi powiedziała. Ja nie czuję się w tym momencie winny i nie faworyzowałem żadnej z dziewczyn. Marcin zapewnił, że traktuje obie kandydatki sprawiedliwie i nie zamierzał urazić żadnej z nich.
Ostatecznie jednak wybrał Anię, z którą chce kontynuować znajomość, tym samym Magda pożegnała się z programem. Nie miej mi tego za złe. Dziękuję, że przyleciałaś do mnie, wiadomo skąd, powiedział Marcin. Magda przyznała jednak, że spadł jej kamień z serca. Pierwsze co, to poczułam ulgę, że mnie nie wybrał. Po grillu już wiedziałam, że coś jest nie tak. Już się czułam niekomfortowo. Ciężko było Marcina rozgryźć. Nie potrafił się tak do końca określić. Szukam kogoś, kto jest bardziej zdecydowany, skomentowała na koniec Magda. Tymczasem Marcin i Ania bardzo zbliżyli się do siebie. Aniu, chciałbym cię bardziej poznać. Moje serce bardziej zabiło do ciebie. Poczułem się, że jest mi z tobą lepiej i lepiej się przy tobie czuję i chciałbym cię poznać lepiej w przyszłości. Nie wiem, czy ty też tego chcesz? Zapytał Marcin. Łatwo było dostrzec, że Ania odwzajemnia uczucia Marcina, widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń i finał tej emocjonującej historii miłosnej.